Witam wszystkich bardzo serdecznie w GOT Gra w Grę. Ja jestem Malczu Mistrz, czyli Malczu. To jest gra Guild Wars 2, a to jest GOT Gra w Grę, czyli stricte seria poświęcona grom, które przypadły mi do gustu, które wyodrębniłem dla siebie pod wpływem aury gotyckiej z klimatem multiplayerowym i po prostu także stricte skupię się właśnie na Guild Warsie 2, w przyszłości może jakieś inne tytuły, może stricte samoloty, może wyścigi, zobaczymy. Na razie póki co Guild Wars 2, tak? Tutaj widzicie Warp Pointa na placyku przy rozdrożu dróg. Ja biegnę polami, będę po prostu zwiedzał sobie świat, eksplorował świat Guild Warsa 2. To jest gra stricte darmowa, ale płaci się za podstawkę, za instalkę, za podstawkę, tak jak by się płaciło właśnie za Cyberpunka raz, a potem patrzę i łatki się dostaje za darmo. Jedynie jak coś to się płaci za kody do dodatków, tak jak w przypadku do właśnie World of Warcraft. A tak przypomnę, to jest właśnie GOT Gra w Grę, a ja jestem Malczu. Tu w oddali widzicie stolice ludzi, moi mili. Także bardzo się cieszę, że jesteście ze mną. Będziemy eksplorować świat fantazy i przemierzać razem bezkresne krainy Królestwa Tyri, Woodland, a przede wszystkim Krytę, bo Kryta jest królestwem ludzi, a ja mam rasę ludzką. Jak zauważyliście, jestem stylistycznie zrobiony na wampira, czyli gota. Klasę mam łowcy, rangera. A teraz generuje się, ładuje się obszar gender. Ja tam sobie sprawdzę. Przeczytam dokładnie ten obszar. Czekajcie. Gendaran Fields, czyli pola Gendaran. I tutaj macie wyodrębnione kilka takich ikonek, czyli żółte serduszko to są eventy, kryształkowe kwadraciki to są warp pointy, dzięki którym podróżujemy na duże odległości, jeśli je odkryjemy, to one się wyświetlają na mapie, tak? Kwadraciki to są takie miejscówki, znajdźki. Tutaj to ten ludzik to jest reputacja, to jest co innego. Czyli załatwione questy takie personalne. Trójkąciki podwójne to są widokówki, tak zwane. Tak w Assassinie na wysokich budynkach. Identyko z Assassina. Trzeba tam się dostać po asasyńsku. Dobra, to jedziemy. Ładuje się. A i widzicie, przy warppoincie mnie wykopsało. Przypominam, to jest GOT Gra w Grę, a ja jestem gotem Malczem. Może nie do końca się ubieram jak GOT, może nie widzicie jak mojej twarzy, ale zapewniam was, że jestem po prostu takim happy emo gotem. Wesołym i pozytywnym. A teraz ubijam kurczaki, które się nazywają Golden Maw, to takie Golden Moa, to jest, są takie kurczaki, takie połączenie strusia z kurczakiem mutantem. Mój pies nazywa się Szarik, ja z Szarikiem cisnę równo, mam drugiego zwierzaka, tą panterę geparda mam bitewnego, ale pod koniec właśnie, i tutaj przeglądam itemy w workach moich, w skórzanych torbach. Jak zauważyliście, gra jest w stricte, przepraszam stricte za hałasy, ale sąsiedzi ostro pracują. Gra jest stricte tylko w języku angielskim, niemieckim, francuskim,
nie ma języka spolszczenia, nie ma spolszczenia, nie ma języka polskiego, dlatego może, że nie słyszeliście zbytnio o tej grze od Polaków. Nie, swego czasu grał w nią Remigiusz Maciaszek, czyli Rok. Też prawy człowiek. Także ja oto będę dla was grał i kręcił serię God Gra w Grę z Guild Warsa 2. I będziemy odwiedzać różne fajne krainy, ubijać, podróżować, expić i się dobrze stricte bawić. God Gra w Grę. Malczu. Tutaj jest miejscówka rozbitków piratów. Tutaj są dirty fightery, takie krabo-burgery od SpongeBoba Ciastopłatego albo od Posejdona, naszego wzorcy miasta Gdańska, moi mili. I też oczywiście można znaleźć jakieś questy, jakieś wydarzenia, eventy czasowe, obszarowe. Po prostu świat w tej grze żyje, tak? Nie jest stricte zamrożony, taki bez duszy, tak? Fabuła, questy, fabuła kinowa jest trochę a la Wiedźmin, ale po prostu fabuła nie jest tak rozbudowana jak w Wiedźminie, nie jest tak długa. Po prostu twórcy mieli do zadania dużo do ogarnięcia, ponieważ świat jest ogromny. Jeśli graliście w poprzedniczkę Guild Warsa 2 MMORPG multiplayera od ArenaNet i NCSoftu, a stricte od ArenaNet, to wiecie, że była jedynka Guild Warsa i były dodatki, na przykład był Nightfall, albo bazowy Guild Wars, albo Nightfall, tak. I tutaj też do Guild Warsa 2 wyszły dodatki takie jak Patch of Fire i inne takie. I moi mili, główny konflikt rozgrywa się pomiędzy właśnie ludźmi, między Krytą, a takimi stricte bandziorami, mutantami z rogami. I wszystko kręci się wokół walki z diabolicznym pomiotem, który jest po prostu zły. No bo weźmy pod uwagę to, że nie każdy diabeł jest stricte z natury zły. Istnieją też byty po prostu neutralne, pozytywne, sojusznicze, byty anielskie. Ja nie mówię, że trzeba lubić każdego, ale czasami, wiecie, zwykły człowiek, a chuj nie dusza. No. Ale stricte to właśnie fabuła jest, to obwiewa wokół walki z wrogim smokiem demonicznym i z historią królewską. A tutaj bijemy drzewca weterana Klakherta. Taki mob z dużą ilością życia. No i leśnego dzika. Ekspienia jest dużo, zwiedzania jest dużo, otwarty świat jest, tylko ładują się regiony stricte, więc będziemy odkrywać ten świat w God Gra w Grę Guild Wars 2 by Malczu Mistrz, czyli ja, stricte niczym obieży świat w Wiedźminie albo w świecie Władcy Pierścieni. Będziemy się bawić takiego Beara Gryllsa w Guild Warsie 2. Dodam jakąś zajebistą muzykę na podkład, na przykład z Wiedźmina sezon 2, albo może jakąś na mrocznych tych organkach, żeby był klimacik gotycki. Z góry pozdrawiam też Falkę z kanału Woman in Corset. Mam nadzieję, że przyczyni się trochę do popularyzacji gier dla stricte kultury gotyckiej. Mam nadzieję, że po prostu będziecie się dobrze bawić i czuć przy moim komentarzu do tej gry.
Grafika jest fajna. Jest nawet dobrze skonwerterowana. Sami widzicie, jako łowcy mam pomoc jeleni i te jeleni atakują tego wroga, bo mam sojusz z Gają, że tak powiem, jako łowca. I po prostu uczymy się nowych skillów. Pierwszy skill przełączyłem sobie na broń. Ja jako ranger wybrałem sobie specyfikację, władam dwuręcznym mieczem wiedźmińskim srebrnym na potwory, taki długi, fajny, i stricte długim łukiem arcymistrzowskim, runicznym, taki trochę krasnoludzki. A właśnie mam takie umiejętności jak standardowy hit, uderzenie niedźwiedzia, uderzenie orła, blokada ataku przy mieczu i uderzenie sieczka dwuręczna. Posiadam też umiejętności leczące, pułapki ogniowe, spowalniające, zamrażające i trujące. To są takie moje pasywki w tym przypadku. A teraz strzelam z łuku z szybkimi strzałami i jak zobaczycie, to zaraz wezmę jakąś krew z nietoperza. Niczym prawdziwy got. No i pewnie myślicie, że jak każdy got, to od razu, że jest każdy got depresyjny, melancholijny, jakiś satanistyczny czy coś. No nie, ja jako got jestem happy emo gotem, ja jestem wesołym gamingowym gotem, ja noszę normalne ciuchy. O dziwo, mieszkam w mieszkaniu, które jest całe na biało. Mam elementy ciuchów. Poprawię sobie mikrofon. Mam elementy ciuchów stricte i czarnych, i białych, i kolorowych, ponieważ lubię sobie mieć dobry humor. Ale lubię też elegancko wyglądać. Dlatego zachęcam was, zobaczcie, prześledźcie tą grę. Gra jest dla osób inteligentnych, wymagających dobrej rozrywki i dobrego i lubiących eksplorować różne światy, ekspić itemy, znajdźki, rozwijać się i odkrywać mapy. Tutaj mamy mapę, podgląd Cornucopian Fields, tak? I pola Cornucopian z wiatrakiem wielkim takim. I widzicie? Tutaj będzie quest serduszkowy, żółte serduszko, czyli quest taki z NPC-tami. Tekst NPC-tów wyświetla się w taki sposób oryginalny. Też mają ikonki, tak jak w WoWie, nad głowami. Jak to NPC-ty, tak? Musimy pokonać stricte intuicyjnie to, co jest do pokonania. Naprawić jakieś, wdać się w interakcję jakąś z otoczeniem. Albo po prostu wrogich. Oj, techniawa poszła. Umca. Dobra, albo stricte jak coś, po prostu pokonać wrogich NPC-tów, którzy będą atakowali villagersów, a teraz walczymy z waspem, czyli takim większym komarem. Połączeniem większego komara i szerszenia czterolistnego. Biegniemy po polu mleczy. Jak widzicie, rury przeciekają i robimy interakcje. Pokaże się nam zaraz, jak pokonamy tego waspa, kółeczko, trybik i będziemy łatać dziury automatycznie. Bo mamy za zadanie po prostu, tak jak to jest napisane w prawym górnym rogu, niszczyć waspy, naprawiać rury, eksterminować grupsy, naprawiać pipe'y, czyścić leża. No to specyfikacja, to co trzeba zrobić, jest wyświetlana po angielsku w prawym górnym rogu, jeśli chodzi o te serduszka, tak? Bo stricte jeśli chodzi o questy fabularne, to po prostu one są nam też dawane w dzienniku. Jest dziennik misji,
Można dołączyć do gildii, do klanów, można brać udział w rajdach. Ja jak będą jakieś rajdy czy wojny światów, to dołączę czy coś i wam pokażę. Jest dużo do pokazywania, dużo do ekspienia, moi mili. Jest fajna sprawa. Są fajne, o teraz walnę obszarówkę moją specjalną, moją specjalność. Takie fajne obszarowe strzały z nieba. A to są takie różne craftingowe surowce, które wypadają z właśnie potworów. I też miecze wypadają, zbroje, bronie. Jakieś są też expowe boostery do levela. Toniki szczęścia, mikrotransakcje, sklepy. No różne, bronie, zbroje, wszystko. Gra jest łatwa, prosta i przyjemna, ale jest dla ludzi inteligentnych, ponieważ jest po angielsku. I osoby... To jest gra trochę dla specyficznej po prostu postaci gracza, bo po prostu no, wymaga doświadczenia w stricte świecie multiplayerowym MMORPG-ów. I trzeba po prostu wiedzieć, co się chce, jaką klasę chce się wybrać, jaką rasę. Tego jest dużo. Drzewka rozwoju też są duże, umiejętności. Miasta, stolice też są duże. Dużo jest wszystkiego. Zobaczymy, czy kiedykolwiek ktoś pobije tą rozmachem tą grę. Wiadomo, Wiedźminem. World of Warcraft, World of Warcraftem. Wiedźmin, mam nadzieję, że też w przyszłości coś zrobi fajnego. I WoW też jest fajny, ale WoW jest, nie ukrywajmy, dla dzieci. Ta gra jest dla zapaleńców, dla bardziej... Właśnie zmieniłem zwierzę przez przypadek, ale zostawię już tą świnię. Świnia nie, zając nie ucieknie. Będzie przynajmniej dużo miała HP, będzie nam służyła za tanka, a jak widzicie, mam drugiego zwierzęcia, Sharika, kota bitewnego, takiego jaguara. A nie, mam, dobra, to mogę sobie wybrać, dobra. To nie straciłem psa, dobra. No w każdym razie, jako łowca mogę sobie towarzyszy zwierzęta, które będą też miały skille i umiejętności i będziemy razem bić monstery, nie mylić z energetykiem, moi mili. I tak oto myślę, że w ten sposób wam przedstawiłem tą grę. Może przewinę do przodu, żeby tak nie przynudzać, może coś fajnego pokażę. Tutaj ten, o, tutaj są piraci, którzy atakują takie wrogie NPC-ty w czasie rzeczywistym, których trzeba niszczyć, tak. Czasowo stałem się niewidzialny. Niektóre NPC-ty, zaraz zobaczycie, będą ukryte, wyskoczą z zarośli. Taka interakcja będzie. Tam coś się czai. Podbiegasz bliżej. A tu patrzysz, a tu kurde wyskakuje psnaci snajper w CS-ie niczym. I takie spluwo, i z takiej spluwy ci zakosi, kurde, nie? Przewinę do przodu. Tu także bieganie. To TGS. I widzicie, stricte po asasyńsku trzeba dotrzeć do takiego miejsca widokowego jak w Asasynie. Tylko ja zeskoczę, bo zauważyłem Sharika i chciałem się z nim wdać w interakcję. Także myślę, że w ten sposób myślę, że wam pokazałem bardzo fajną grę Guild Wars 2 i myślę, że wam się będzie podobało, jak będę grał i pokazywał i komentował tą grę, jaką jest Guild Wars 2, czyli będę pisał skrótem GW2. A to było GOT Gra w Grę. Ja jestem Malczu, a wy jesteście moimi widzami. Cześć! Pozdrowienia dla Falki.